Wydaje mi się, że nie ma nakazu w prawie międzynarodowym, żeby wojnę toczyli tylko i wyłącznie ludzie w tej mierze. Raczej będziemy zmierzać do tego, żeby wojnę toczyło coś, no i tu możemy zastanawiać się coś, nad czym kontrolę powinni mieć ludzie w tej mierze. No i zbliżamy się chyba do takiego scenariusza, jaki wielu osób być może by chciało i postulowało, czyli wojny robotów z robotami, co jest też samo w sobie bardzo niebezpieczne, bo zwróćmy uwagę, że państwa mogą w ten sposób znacznie częściej decydować się na użycie siły w stosunkach międzynarodowych, bo jednak takim ostatecznym środkiem hamulcowym, jednak mi się wydaje, że to, co powstrzymuje czy dyktatorów, czy różnego rodzaju no, w pewnym sensie reżimy jakieś autorytarne, totalitarne przed użyciem siły wobec innego państwa, to jednak jest ten koszt ludzki, który może się pojawić. Nawet w takich skrajnych systemach jednak ten koszt ludzki musi się pojawiać. Ten koszt ludzki, zwróćmy uwagę, jest bardzo wysoki dla demokracji, a zwróćmy uwagę, że wyeliminowanie tego w ogóle jakiegokolwiek ryzyka strat osobowych dla demokracji może powodować, że być może nawet demokracje będą znacznie bardziej skłonne do tego, żeby używać broni w stosunkach międzynarodowych. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Drodzy Państwo, 30 maja w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się 15. Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, organizowana przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich. Tytuł konferencji brzmiał Nowe technologie na współczesnym polu walki. Nasz dzisiejszy gość, już zresztą nie po raz pierwszy na naszym kanale, był jednym z prelegentów, zresztą jest długoletnim prelegentem tej konferencji. Witam serdecznie pana doktora Mateusza Piątkowskiego, adiunkta w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Mateuszu, witam cię serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za możliwość rozmowy na ten interesujący temat. Ja tu dodam oczywiście, że będziemy rozmawiali na kanwie między innymi dyskusji na tej konferencji. Tak jest, czyli pozostaniemy w temacie wykorzystania nowych technologii, a konkretnie sztucznej inteligencji w dziedzinie wojskowości. No i tutaj chciałem jakby postawić pierwsze pytanie. Co wiemy tak naprawdę w dniu dzisiejszym o tym, jaka może być skala i sposób wykorzystania sztucznej inteligencji w działaniach sił zbrojnych? No i to, co wydaje się chyba bardzo istotne, a mianowicie na ile to zastosowanie sztucznej inteligencji w wojsku no, stawia pewne wyzwania przed unormowaniem tych kwestii właśnie w prawie międzynarodowym. Na chwilę obecną, jeżeli spojrzymy na sztuczną inteligencję w tych konkretnych zastosowaniach wojskowych, co najczęściej jest ona stosowana w różnego rodzaju systemach defensywnych, czyli systemach defensywnych, na przykład ochrony okrętów, czyli na przykład system Phalanx, czy też ewentualnie obrony przeciwlotniczej czy przeciwrakietowej, czyli systemów Patriot. W jakich systemach te urządzenia mogą działać? To oczywiście od razu mówię, że specjaliści, eksperci z tego zagadnienia mogliby tutaj w pewnym sensie zwrócić się do mnie z uwagą, bo faktycznie pozycja Stanów Zjednoczonych i także wielu ekspertów podnosi, że to nie są systemy autonomiczne, że systemy defensywne, które tutaj wymieniłem, nie są autonomicznymi, chociaż nie da się ukryć, że z perspektywy tego, co taki system może zrobić, zwłaszcza działając w jakimś tak zwanym casualty mode, czyli systemie, czyli w takim specjalnym trybie, w ramach którego bateria czy system uważa, że okręt bądź jednostka dowodzenia została zniszczona, w związku z tym nie dostaje żadnego jakiegoś rozkazu, żadnej wytycznej, co robić, i sam niejako podejmuje decyzję o ochronie okrętu czy też ochronie wyrzutni, decydując się o tym, że analizuje cele, które się zbliżają, analizuje to zagrożenie na bieżąco i może podjąć decyzję samodzielną o tym, że nie czekam na autoryzację, na sygnał ze strony ludzkiego operatora, działam sam po to, by bronić jednostki, bronić wyrzutni przed zniszczeniem. To oczywiście to nie jest żadna samoświadomość, bo to już byłoby coś bardzo ciekawego, że system w pewnym sensie ma jakiś instynkt przetrwania, aczkolwiek, no,
no powiedzmy sobie szczerze, że trochę jest to jakiś prekursor w tej mierze. Tu chodzi o to, żeby chronić przede wszystkim wyrzutnię jako taką, czy jako okręt. I te systemy faktycznie wtedy mogą podejmować takie decyzje, w których ta kontrola operatora ludzkiego wprowadza się w pewnym sensie do przełączenia jedynie na ten tryb, bądź też w jakichś ekstremalnych sytuacjach do traktowania, do działania samodzielnego. Tak było na przykład z systemem Petri od 2003 roku, była taki incydent z samolotem brytyjskim bojowym Tornado, gdzie system Patriot nie sądził, że utracił łączność z centrum dowodzenia i samodzielnie podjął decyzję o odpaleniu pocisku. Więc w tej mierze te systemy defensywne wykazują takie dalekosiężne no już możliwości reagowania na zagrożenia bez udziału człowieka. Podobnie ta słynna rosyjska Wunderwaffe, wiemy, że Rosjanie tam mają takich dużo, tych wiele swoich Wunderwaffe, to później brutalnie się zderza z rzeczywistością, ale czołg T-14 Armata, ja w jakiejś specyfikacji technicznej widziałem, że on ma również taki system aktywnej obrony, polegający na tym, że ta wieża jest znaczy bezobsługowa, tam nie ma osób, ta wieża porusza się autonomicznie i ona na podstawie sensorów, czy też radaru, skanowania powierzchni jest w stanie wykrywać potencjalne zagrożenia, na przykład piechura z grantnikiem przeciwpancernym, obracać lufę i na przykład strzelać samodzielnie. I to jest jakby ta największa sfera, gdzie te techniki istnieją. Wyłącza się, oczywiście takie jest przyjęte założenie, chociaż pod kątem autonomii podejrzewam, że byłoby to nieco inaczej, wyłącza się bronie z zakresu autonomiczności, wyłącza się na przykład rakiety, pociski typu Excalibur, takie pociski, które są w stanie śledzić cel i tak dalej, to się z tej dyskusji wyłącza. W kontekście powietrznym trwają próby samolotów autonomicznych, są próby udanych lądowań i startów z lotniskowców w trybach autonomicznych, to znaczy właśnie autonomicznych. Cały czas jest problem z definiowaniem, prawnicy uwielbiają definiować pewne rzeczy, a tak naprawdę Amerykanie też kiedyś narzucili taki podział, że są systemy na przykład zdalnie sterowane, które nie są autonomiczne. 90% dronów wykorzystywanych nad Ukrainą nie jest autonomicznych, bo operator cały czas steruje tymi bezzałogowcami, tymi dronami. Bayraktar nie jest przykładem samolotu autonomicznego. On może mieć pewne funkcje autonomiczne, bądź też zautomatyzowane. Automatyzacja, czyli to jest działanie zamknięte, bądź autonomiczne, czyli takie działanie dowolne, bardziej takie działanie, które może opierać się na nieprzewidywalności, ale generalnie Bayraktar też jest zdalnie sterowany. Amerykanie kiedyś mówili, że mogą być systemy półautonomiczne, mogą być systemy z nadzorowaną autonomicznością. Tutaj moja dobra koleżanka, która też prezentowała referat na konferencji, dr Kaja Kowalczewska, mówi o systemach broni z postępującą autonomicznością, gdzie tak naprawdę ta autonomiczność wygasa. Ale to, co tak naprawdę prawników interesuje, to jest ta tak zwana autonomiczność w funkcjach krytycznych, czyli w jakim zakresie możemy delegować urządzeniu autonomicznemu sztucznej inteligencji decyzję o pozbawieniu bądź ranieniu człowieka czy zniszczeniu celu. To jest takie pierwsze wyzwanie. No i z tego wyzwania wynika podstawowe pytanie, no to w jakim celu możemy to robić? Jak dużo możemy oddać maszynie? No zrobimy to dlatego, żeby wzrosła efektywność naszego działania, prawda? Bo to jest główny cel automatyzacji. Nie po to, żeby pozbyć się odpowiedzialności, choć kto wie, może ktoś też tak może tak sądzi. Jak ty sądzisz, gdzie jest ta granica, albo może ona jest również postępująca? To jest, ja osobiście powiem szczerze, ja jestem przeciwnikiem urządzeń posiadającym pełną autonomiczność w tej mierze. Ja uważam, że jednak taka decyzja zawsze powinna być poddana znaczącej ludzkiej kontroli i uważam, że takie systemy w pełni autonomiczne, a ja nawet używam takiego konceptu, on jest trochę autorski, on też może być poddany krytyce idealnej autonomiczności, bo zawsze jest taki argument, nigdy nie będzie pełnej autonomiczności, bo zawsze człowiek wyprodukuje to urządzenie, zaprogramuje je, naciśnie guzik. A ja uważam, że być może takim momentem, w którym dojdziemy do przełomu, będzie taka replikacja jednego urządzenia autonomicznego przez drugie urządzenie autonomiczne. I wtedy będziemy mieli do czynienia z takim jakby no, pewną swoistą rewolucją, kiedy powiemy, że ten człowiek już generalnie znika. Ale ta znacząca ludzka kontrola, to jest też koncept, który pojawia się w pracach konferencji rozbrojeniowych w Genewie,
jest też oczywiście konceptem bardzo, bardzo ulotnym, bo co to znaczy, że sprawuje znaczącą ludzką kontrolę? Czy znaczącą ludzką kontrolą jest sytuacja, w której urządzenie pyta mnie za każdym razem, gdy uznaje, że jest w jakiejś sytuacji bojowej i że chce kogoś zaatakować, czy mogę kogoś zaatakować? Czy uważamy za znaczącą ludzką kontrolę sytuacji, w której urządzenie mówi, zaatakuje ten cel, masz 5 sekund na prowadzenie, nie wiem, komendy weta. Jak nie prowadzisz komendy weta, to uważam, że zatwierdziłeś moją decyzję. I czy to jest znacząca ludzka kontrola w tej sytuacji? Dlatego też prawnicy boją się jednej rzeczy, boją się braku odpowiedzialności, zerwania tego łańcucha odpowiedzialności pomiędzy działaniami człowieka a działaniami maszyny. Może dojść w mojej ocenie kiedyś do sytuacji, która jest oczywiście chyba jeszcze na chwilę obecną dość abstrakcyjną, być może kiedyś będzie w ogóle nawet nie fair w poczuciu szeroko rozumianej sprawiedliwości obciążyć człowieka za decyzję urządzenia autonomicznego. Natomiast faktycznie z uwagi na problemy definicyjne samej autonomii, z uwagi na problemy definicyjne samej znaczącej ludzkiej kontroli. Te dwa koncepty są dość, z jednej strony my czujemy, co to jest znacząca ludzka kontrola, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie wyraźnie tego zdefiniować, wyraźnie wskazać. Dlatego też ja uważam, że z jednej strony ja osobiście jestem przeciwnikiem tych systemów urządzeń, w ramach których człowiek będzie, ta kontrola człowieka będzie zredukowana do jakiegoś kompletnego marginesu, ale z drugiej strony też ja słyszę wiele głosów, które wydaje mi się, one pojawiły się również na gruncie wojny na Ukrainie, że urządzenia autonomiczne, systemy autonomiczne czy systemy broni autonomicznej mogą być tak naprawdę lepiej przestrzegać prawa humanitarnego niż ludzie. Gdybyśmy wyobrazili sobie wojnę robotów, to nagle znika nam wiele kategorii zbrodni wojennych, bo robot nie popełni zbrodni wojennych z jakiejś żądzy, z emocji, z zemsty i tak naprawdę emocje, które tworzą naszą, to, że jesteśmy człowiekiem, tak naprawdę z jednej strony są również jednak pewnym takim obciążeniem dla procesu decyzyjnego, zwłaszcza w warunkach konfliktu zbrojnego, stresu bojowego i tak dalej, i tak dalej. Roboty tego nie będą czuć, roboty być może mogą się nawet narażać na większe niebezpieczeństwo po to, żeby bardziej chronić na przykład ludność cywilną i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też wielu specjalistów mówi, że w istocie ta wojna dała takim moim zdaniem taki dysonans poznawczy. Z jednej strony brak zaufania co do technologii, obawa przed zerwaniem tego łańcucha odpowiedzialności, a z drugiej strony szansa w systemach bezzałogowych, żeby uniknąć, żeby z wojny usunąć ten negatywny ludzki w pewnym sensie element emocji, który może powodować, że jest w istocie popełnianych wiele zbrodni wojennych. Ale to oczywiście jest, można wspomnieć o wielu przykładach takich konkretnych, które tak naprawdę powodują, że pojawiają się w konkretnych sytuacjach jednak pewne wątpliwości co do użycia tych systemów autonomicznych. I to jest też jakby kolejna sfera tego problemu. To może zanim przejdziemy do, myślę, że omówienia kilku jakichś ciekawszych przykładów, a na pewno przyjrzymy się temu, co dzieje się w tej chwili w kontekście wojny na Ukrainie, to ja chciałem jeszcze dopytać o jeden element, który bardzo mnie zainteresował. Mianowicie powiedziałeś o tym, że tak naprawdę w tych wszystkich systemach, w tej tak zwanej pętli decyzyjnej, człowiek mimo wszystko odgrywa cały czas rolę, więc można powiedzieć, że jest tym czynnikiem, który albo coś musi uruchomić, żeby działało zgodnie z jakimś zadanym algorytmem, albo będzie mógł podjąć tą ostateczną decyzję bądź system zatrzymać. No i domyślam się, że w takiej sytuacji kwestia odpowiedzialności i kontroli z punktu widzenia prawa jest łatwiejsza do zdefiniowania. No ale wiemy też, że ta sztuczna inteligencja ma tak naprawdę zwiększyć efektywność sił zbrojnych, ma na przykład zmniejszyć liczbę ludzi, którzy są potrzebni do analizy pewnych danych, albo ma na przykład dostarczyć osobom decyzyjnym no, informacji w dużo krótszym czasie. No i powstaje w tym momencie pytanie, czy jeżeli tego typu systemy się pomylą, na przykład źle analizując dane, albo jeżeli nawet inna sytuacja, te systemy będą wykorzystywane nie tyle przez państwa, tylko właśnie przez wszelkiego rodzaju grupy pozapaństwowe, przez różnego rodzaju, byśmy powiedzieli, komercyjne organizacje militarne, które będą mogły sobie na przykład z różnego rodzaju urządzenia nabywać. To twoim zdaniem, kto będzie tak naprawdę ponosił tą prawną odpowiedzialność? Producent? Państwo, które, nie wiem, wyraziło zgodę na sprzedaż,
czy może właśnie no, będzie się ścigało bezpośrednio te osoby, które podjęły decyzję, żeby dane urządzenie wykorzystać na polu walki. Myślę, że to jest o tyle istotne, że no już mamy kilka konfliktów zbrojnych, gdzie te albo organizacje paramilitarne, które jakby nie należą wprost do państwa, albo organizacje terrorystyczne, no wykorzystują różnego rodzaju środki walki, więc tutaj w przypadku tego, gdyby te systemy się jeszcze bardziej upowszechniły, to czy możemy mówić o jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie wiem, producentów bądź państw, które tego typu rozwiązania w ramach sztucznej inteligencji będą dostarczały? Tak, to jest właśnie ta obawa, to co się mówi tak zwana accountability gap, czyli taka luka w tym reżimie odpowiedzialności, to jest coś, co jest takim głównym motorem takiego głosu, żeby tę autonomiczność ograniczyć. Czyli poszukiwanie takiego modus vivendi, aby jednakże zawsze za działaniem danego systemu broni stał człowiek. I faktycznie, teoretycznie prawo międzynarodowe, no też mamy różnego rodzaju formy zjawiskowe popełniania przestępstw. Może być pomocnictwo, może być współudział, jakieś sprawstwo kierownicze i tak dalej, i tak dalej. I na tym tle możemy sobie powiedzieć, że faktycznie potencjalny krąg podmiotów będących odpowiedzialny za działania tych broni jest całkiem szeroki, bo może obejmować producenta, może programować programistów, może także tutaj mówię już o programistach, że programują, ale może oczywiście tutaj dotyczyć także generalnie również potencjalnie również podmiotów cywilnych, które po prostu wprowadzają to uzbrojenie czy też sprzedają. Ale oczywiście to jest teoria. W praktyce trzeba pamiętać o tym, że mówimy o zamiarach. Zbrodnie wojenne są popełniane z określonym zamiarem. Poza tym też tu się rozmywa bardzo poważna kwestia, no bo jeżeli ktoś wyprodukuje danią broń, to czy odpowiada za nieprawidłowe jej użycie? Tym bardziej, że broń ta póki co nie jest zakazana jakimkolwiek traktatem. Jest w pewnym sensie taki obowiązek, ale ten obowiązek ciąży na państwach. To państwa przede wszystkim mają obowiązek przestrzegania prawa humanitarnego. My też, jako osoby fizyczne również, bo możemy odpowiedzieć przed sądem międzynarodowym i tak dalej, jak prezydent Putin, tak, ścigany o zbrodnie wojenne. I w tej mierze no, nie ma tutaj generalnie żadnego taryfy ulgowej w tej mierze, więc ale to jednak państwa zasadniczo powinny dokonywać właśnie kontroli, czy te systemy uzbrojenia są w stanie przestrzegać prawa międzynarodowego i szeroko pojętego, bo my tutaj nawet nie mówimy o prawie humanitarnym, ale możemy mówić na przykład o prawach człowieka, co też jest bardzo ciekawe, bo na przykład w państwach afrykańskich komentarzu do jednego z dokumentów państw afrykańskich wprost stwierdzono, że używanie urządzeń autonomicznych będzie naruszało prawo do życia, a też uważa się, że prawa człowieka obowiązują w konfliktach zbrojnych. Czyli mamy tu już kolejne takie dość mocne zderzenie. No nie dziwi to w kontekście postawy państw afrykańskich, bo one są bardzo przeciwne na forum międzynarodowym, żeby w ogóle są za przyjęciem twardego rozwiązania traktatowego, które po prostu wykluczy możliwość stosowania przez państwa tych systemów autonomicznych. Więc potencjalnie krąg osób odpowiedzialnych, jeżeli mówimy o odpowiedzialności indywidualnej, odpowiedzialności karnej, jest szeroki. Oprócz operatora, który powiedzmy, jeżeli mówimy o dronie Bayraktar, czy tych czy dronów, które latają nad Ukrainą, no to oczywiście osoba, która steruje tym dronem, to się bardzo nie różni od w sumie w sytuacji zwykłego statku powietrznego, nadal odpowiada w pełnym zakresie. Więc pojawia się odpowiedzialność dowódców, którzy odpowiadają na tak zwanej zasadzie odpowiedzialności dowódcy. Także członkowie tych grup nieregularnych, tych zorganizowanych grup zbrojnych, oni też podlegają reżimowi międzynarodowego prawa humanitarnego. Natomiast tak jak mówię, jeżeli już idziemy dalej, idziemy w kontekście cywilnym, idziemy w kontekście programistów, wytwórców, czy jakiejś logistyki, osób będących w jakimś tam łańcuchu dostaw, to już bym powiedział, że jest to zdecydowanie trudniejsze do wykazania, ponieważ zawsze jest takie zwrócenie uwagi, po pierwsze, tak, technologia nie jest zakazana, po drugie, czy odpowiadam za to, że mój produkt jest wykorzystywany w niewłaściwy sposób, z jednej strony. Możemy powiedzieć, to państwo, w którym ja się znajduję, powinno przyjąć takie prawo, żeby tego typu działania penalizować, ale najprawdopodobniej nie przyjmie, skoro ta technologia jest otwarta w tej mierze. Więc potencjalnie państwo odpowiada na zasadach reżimu odpowiedzialności międzynarodowej za naruszenia prawa. Jednostki też mogą odpowiadać za naruszenia prawa. Oczywiście każdy troszeczkę na innych zasadach. Państwa generalnie odpowiadają na zasadzie ryzyka, ale pamiętajmy, że ta egzekwowanie odpowiedzialności międzynarodowej
państw jest ograniczone kwestiami jurysdykcyjnymi. Nie mamy sądu międzynarodowego, który jest obowiązkowy dla wszystkich. Stąd też nie zaciągniemy państwa, mówiąc kolokwialnie wprost, do siłą do sądu międzynarodowego, do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, ponieważ państwa muszą się na to zgodzić. Mogą się, przepraszam, zgodzić w różny sposób poprzez zgodę na to, że są traktatem, z którego wynika klauzula sądowa, mogą zawrzeć porozumienia, ale generalnie system międzynarodowy jest stworzony tak, że faktycznie ta odpowiedzialność międzynarodowa państw, ona występuje tylko w ściśle określonych parametrach. Nie jest tak, że odgórnie taka odpowiedzialność międzynarodowa znajdzie swój finał w sądzie międzynarodowym, co oczywiście nie zmienia faktu, że możemy powiedzieć, że jakieś państwo naruszyło prawo międzynarodowe, tylko jakie mogą pojawiać się konsekwencje. No ja zawsze mówię, że prawo międzynarodowe trudno jest porównywać do porządku krajowego. To tak naprawdę trochę od nas zależy to, w jaki sposób reagujemy na naruszenia prawa międzynarodowego. Możemy reagować poprzez protest, możemy reagować poprzez sankcje, możemy na przykład reagować poprzez pomoc wojskową dla Ukrainy. I my tak naprawdę wobec tego, co robi Rosja, wobec agresji rosyjskiej, czy wobec naruszeń prawa humanitarnego, reagujemy w ten sposób, że pomagamy zbrojnie Ukrainie. I to jest jedna z form przymuszania państwa do powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego. Nawet pomimo tego, że nie mamy takich mechanizmów, które funkcjonują, nie ma policji w prawie międzynarodowym, nie ma sądu i nie ma żandarma. Są takie trzy cechy systemu międzynarodowego. Stąd też ta egzekwowanie odpowiedzialności państw jest trudne. Z odpowiedzialnością jednostek wydaje się być, że ona jest potencjalnie dość szeroka, ale wiele zależy właśnie od umyślności i również uważam, że ta odpowiedzialność producentów jest odpowiedzialnością, która gdzieś tam może w tle wystąpić, ale nie ukrywam, że jest dość mało prawdopodobna. I ta profileracja systemów autonomicznych to jest świetne zagadnienie wśród różnego rodzaju grup zbrojnych. Jest tematem też otwartym, chociaż też trzeba powiedzieć, że jak najbardziej członkowie grup zbrojnych odpowiadają przed międzynarodowymi trybunałami w Jugosławii, przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, jak najbardziej też. Niemniej wydaje mi się, że możemy dojść do takiego momentu, w którym zasady prawa karnego dotyczące umyślności tej strefy z tej strony podmiotowej czynu, tego nastawienia, z jakim dane przestępstwo jest popełniane, mogą być już tak w pewnym sensie trudne do wykazania, że być może nawet będzie niesprawiedliwie, aby człowieka pociągać do odpowiedzialności za działania systemu autonomicznego. Ale tu już wchodzimy w taki temat podmiotowości robotów, podmiotowości urządzeń autonomicznych, co jest dość ciekawe. No właśnie, ale czy, no bo osoby dyskutujące o rozwoju technologii, szczególnie sztucznej inteligencji, często zwracają uwagę na to, że jesteśmy w jakimś momencie przełomowym, którego jego jeszcze istoty nie do końca dostrzegamy, że dopiero za jakiś czas z pewnej perspektywy będziemy widzieli ten, no, wyjątkowość tej chwili, w której jesteśmy. No i czy ty uważasz, że po pierwsze, czy się zgadzasz z tym, że, znaczy masz to takie poczucie, że jesteśmy w momencie przełomowym dla rozwoju w ogóle takich systemów autonomicznych, sztucznej inteligencji, i czy sądzisz, że doczekamy się swego rodzaju specyficznych, nowych rozwiązań prawnych, no bo prawo przecież reaguje zawsze na wyzwania, które się pojawiają, wielu, wielu typów wyzwań, nie wiem, zanim nie istniała broń jądrowa, nie było problemu jej proliferacji, prawda, więc czy dzisiaj też tak będzie, czy sądzisz, że może na przykład państwa, które zdobędą przewagę w rozwoju tych systemów, będą dążyły do ograniczenia ich rozprzestrzeniania, czy widzisz może takie sygnały w jakichś obszarach? Ja myślę, że moment jest wyjątkowy i mi się wydaje, że wojna w Ukrainie jest takim też katalizatorem tych przemian. Wojna, jeżeli mówimy o takim zmianie podejścia, czy też bardziej korzystnym podejściu do technologii, do wykorzystania sztucznej inteligencji, w ogóle autonomiczności w sferach wojskowych. Po pierwsze, zwracamy uwagę na tą sferę emocjonalną i pojawia się zagadnienie, roboty nie są w stanie, zdolne do popełnienia wielu typów zbrodni wojennych, bo po prostu konstrukcyjnie nie są w stanie dokonać tego. Czyli w pewnym sensie ta sfera emocjonalna też moim zdaniem w tym momencie zaczyna oddziaływać na państwa, które mówią, że wprowadzenie pewnego czynnika robotyzacji, autonomiczności na polu walki może w istocie być nawet korzystne z punktu widzenia nie tylko przestrzegania prawa międzynarodowego, ale w kontekście propagandowym i tak dalej, bo w pewnym sensie unikamy doprowadzenia do sytuacji, które, tak jak widzimy doskonale na przykład
wkładzie Rosji, no powodują takie, a inne konsekwencje w postaci globalnego ostracyzmu społecznego i utraty pewnych przewag strategicznych, co trzeba sobie powiedzieć wprost, że nie opłaca się nie przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego. Moim zdaniem Rosja jest tego doskonałym przykładem. Drugi element to jest wojna na Ukrainie, też pokazuje, że systemy rakietowe zaczynają być coraz ważniejsze, coraz bardziej fundamentalne, że samoloty załogowe, jakie ja obserwuję, bo oczywiście z racji tych zainteresowań lotniczych i międzynarodowego prawa humanitarnego widzę na przykład, jak trudno jest załogowym statkom powietrznym działać nad Ukrainą, gdzie tak naprawdę obserwuję taką taktykę, którą ja nazywam hit and run, kiedy samoloty rosyjskie są tylko w stanie wystrzelić kilka niekierowanych rakiet, po czym muszą natychmiast uciekać z pola walki, ponieważ natychmiast są namierzane, czy to przez systemy dalekiego zasięgu, czy bliskiego zasięgu, czy przez manpady i różnego rodzaju innego typu uzbrojenia, gdzie tak naprawdę okazuje się, że ten koszt ludzki prowadzenia działań wojennych powoduje też, że no, siłą rzeczy prowadzi to do spadku efektywności. Więc wydaje mi się, że wizja kolejnego konfliktu konwencjonalnego i wizja tej sfery emocjonalnej, tego w pewnym sensie no, jakiegoś bardziej, to może zabrzmi jakoś szokująco, ale być może humanitarnego prowadzenia wojny poprzez prowadzenia robotów, to jest coś, co w mojej ocenie będzie sprawiało, że państwa na pewno nie przyjmą żadnego traktatu ograniczającego możliwość stosowania autonomicznych środków walki. Na chwilę obecną od 2014 roku w Genewie toczy się na ten temat dyskusja. Toczy się na ten temat dyskusja, której początkowo wymiar był taki, organizacje pozarządowe, Komitet Czerwonego Krzyża, czy też państwa, powiedzmy tak zwane niezrzeszone, państwa afrykańskie, Ameryki Południowej, mówią, chcemy zakazu, chcemy wprost twardego zakazu tych technologii z różnych względów, bądź też uważamy, że ta technologia nie jest do pogodzenia z zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego, które zawiera w sobie ten komponent ludzkiej kontroli nad każdym systemem uzbrojenia i że decyzja o zabiciu bądź ranieniu danej osoby czy zniszczeniu danego celu musi należeć do człowieka. Państwa jednak bardziej zaawansowane mówią tak, naszym zdaniem prawo humanitarne jest wystarczające, to znaczy nie będzie traktatu, który będzie zakazywał rozpowszechnienia broni autonomicznej, ale czy też produkowania, ale są normy prawa humanitarnego, które ograniczają sposób użycia tych systemów. One powinny przestrzegać zasady rozróżnienia, reguły proporcjonalności, nie powinny powodować nadmiernego cierpienia i zbędnych obrażeń. Wszystko się sprowadza do tego, że w Genewie przyjęto 11 takich ogólnych, niewiążących politycznych rekomendacji dotyczących systemów autonomicznych zastosowania militarnych. One są bardzo ogólne, ale one zwracają uwagę, że prawo humanitarne działa. Jest to w pewnym sensie coś pozytywnego. To nie jest tak, że jeżeli powstaje nowa broń, to ta nowa broń jest jakąś tabula rasa. Ta nowa broń, żeby być zakazana, faktycznie potrzebuje dedykowanego traktatu. Taka jest praktyka państw. Zwróćmy uwagę, że pomimo tego, że mamy ogólny zakaz w międzynarodowym prawie humanitarnym tak zwanych broni nieludzkich, broni powodujących nadmierne obrażenia i zbędne cierpienia, to jednak praktyka państw jest taka, że dopiero pełna delegalizacja tej broni następowała traktatem. Doskonałym przykładem jest broń jądrowa. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że wszyscy się zgadzamy, że broń jądrowa jest bronią nieludzką, niehumanitarną, ale państwa mówią tak, nie ma traktatu, który zakazuje jej posiadania. To znaczy jeden jest, ale akurat on jest dość nieefektywny, bo wszystkie stronami są akurat ci, którzy tej broni nie mają aspiracji jej posiadania i znajdują się w takiej nieokreślonej sytuacji geopolitycznej. Ale generalnie taka jest droga, że musi być ten traktat dedykowany, żeby zakazać możliwości, żeby zakazać jednoznacznie możliwości produkowania, stosowania czy też wprowadzania tego systemu. Są też traktaty, które jedynie ograniczają możliwość stosowania danego środka uzbrojenia, na przykład traktat o ograniczeniu bądź zakazie broni, protokół o ograniczeniu bądź zakazie broni zapalającej, gdzie na przykład w pewnych warunkach tej broni nie można wykorzystywać w tym kontekście. Ale są też bronie kompletnie nieuregulowane per se. To nie oznacza, że one działają w próżni prawnej. One działają w tych konkretnych przypadkach, w konkretnych ramach międzynarodowego prawa humanitarnego, w których działa każda broń, czyli no, daję tu zawsze taki przykład. Bombowiec B-52
Nie jest zakazane posiadanie bombowca B-52 żadnym traktatem. To jest środek walki, ale każdy środek walki może być użyty w nielegalny sposób, czyli na przykład kiedy ten B-52 jest załadowany na przykład bombami niekierowanymi, chociaż zakazu stosowania bomb niekierowanych w prawie międzynarodowym nie ma per se, ale wyobraźmy sobie, że metoda ataku może być taka, załadowany jest bombami niekierowanymi i wysłany na centrum miasta i gdzie razi bez żadnego rozróżnienia cele cywilne i wojskowe. To byłoby wykorzystanie legalnego środka w nielegalny sposób i to jest jakby najcięższa sytuacja, z jaką mamy do czynienia na polach Ukrainy. Wykorzystywanie środków walki, które są docelowo legalne, dopuszczalne w nielegalny sposób. Ten sam problem będzie dotyczył systemów autonomicznych, czy z postępującą autonomicznością, czy tutaj patrząc z tej perspektywy, ponieważ one też na chwilę obecną będą traktowane jako legalne środki walki, ale które mogą być użyte w nielegalny sposób. Stąd też, czy będzie jakiś traktat, wydaje mi się na chwilę obecną, nie będzie tego traktatu, tym bardziej jeszcze dochodzi kwestia rywalizacji jednakże tego, że mamy pewien wyścig zbrojeń. Wojna na Ukrainie pokazuje, że jest pewien wyścig zbrojeń, że Rosja jest tym potencjalnie agresorem. Przede wszystkim ona zwróciła uwagę, że argument siły w stosunkach międzynarodowych ciągle istnieje i państwa to też zrozumiały. Nie ma wątpliwości, że to jest bardzo efektywnie wojskowa technologia i nikt z niej dobrowolnie nie zrezygnuje. Znaczy, to ja nawet chyba bym do tego dodał jeszcze element, że tak jak technologia atomowa, którą tutaj wywołaliśmy, oczywiście powstała dla zastosowań militarnych, ale jest wykorzystywana również w tym zastosowaniach niewojskowych, cywilnych, przede wszystkim energetycznych, to podejrzewam, że tutaj w przypadku sztucznej inteligencji i tego, że ona będzie się rozwijała na bardzo wielu polach, to nawet chyba ciężko byłoby jednoznacznie zadekretować, czym ta sztuczna inteligencja jest i kiedy tak naprawdę ten system będzie jednego przeznaczenia, kiedy będzie mógł być podwójnego przeznaczenia. I myślę, że tutaj kluczem jest to, o czym powiedziałeś, czyli chodzi tak naprawdę o wykorzystanie pewnego narzędzia, a nie unormowanie tego, czy dane narzędzie dozwolone będzie, czy też nie. Ale chciałbym już przejść bezpośrednio do tego, co wiemy tak naprawdę na dzień dzisiejszy o wykorzystaniu sztucznej inteligencji bądź systemów, które no, mają pewne cechy sztucznej inteligencji właśnie w wojnie na Ukrainie. No i też czy z Twojej perspektywy to zastosowanie właśnie no, mieści się w obowiązujących normach prawa międzynarodowego, czy już gdzieś mamy doniesienia o tym, że no, mogło właśnie to narzędzie posłużyć do tego, żeby te normy złamać. Jeżeli mówimy już o konkretnych sytuacjach związanych na wojnie na Ukrainie, no to na przykład właśnie była kilka dni temu, właściwie już parę tygodni temu, taka bitwa rakietowa nad Kijowem, której systemy Patriot broniły Kijowa przed takim skoncentrowanym rosyjskim atakiem i faktycznie jest taki bardzo znany film, który krąży w świecie, który pokazuje, że ta bitwa była bardzo intensywna, tam próbowano strącić pociski Kinżal. Ja ostatecznie efekt tej bitwy był bardzo korzystny dla Patriotów, ale też tam był taki moment, w którym nagle te przypuszcza się, że Patrioty zaczęły wystrzeliwać pociski właściwie jeden za drugi. I wtedy podnosi się, jest taka sugestia, że być może działały w tym trybie autonomicznej obrony, że faktycznie rozpoznały, że zagrożenie jest duże i podjęły decyzję, muszę działać sam, żeby się bronić, żeby bronić baterii, bronić wyrzutni przed zniszczeniem, dlatego ta intensywność ognia była tak bardzo duża. To jest jakby, możemy powiedzieć, taka namiastka, przy czym tak jak mówię, krytycy mogliby stwierdzić, że absolutnie nie powinienem podawać tego przykładu, bo systemy defensywne są z tego zakresu wyłączone, aczkolwiek no, pod kątem autonomiczności jest to moim zdaniem dość świetny przykład sam sobie, pomimo tego, że Stany Zjednoczone i wiele państw uważa, proszę nie w dyskusji o systemach autonomicznych mówić o systemach defensywnych, nie mówi się o broniach, nie mówi się o samych rakietach per se, tak, czyli tych w tym zakresie. My bardziej mówimy o systemie broni, który obejmuje też w pewnym sensie operatora, no i właśnie pytanie, czy operatorem będzie człowiek, czy może będzie sztuczna inteligencja i broń jako taką, czyli pewien komponent, jako działa sam w sobie. Jeszcze, jeżeli mówimy o Ukrainie, nie, zdecydowana większość tych działań opiera się jednakże na tym najniższym poziomie autonomiczności, bądź też niektórzy stwierdzą, że to w ogóle nie jest autonomiczność, czyli na poziomie zdalnie sterowanym, w ramach którego faktycznie jeszcze za decyzją, czy o zrzuceniu granatu z drona, czy z wystrzeleniu pocisku z drona, jeszcze decyduje człowiek, co zresztą bardzo dobrze widać na tych nagraniach, aczkolwiek zwróćmy uwagę, że ten konflikt pokazuje już nam bardzo konkretne wyzwania, jeżeli operatorem, mózgiem w tym systemie broni stanie się sztuczna inteligencja. Pierwszy przykład, o którym mówiłem w Gdyni, to jest przykład kapitulacji.
Czy możemy skapitulować przed dronem, przed pojazdem bezzałogowym? No, możemy powiedzieć, no zaraz, można skapitulować tylko przed człowiekiem. Owszem, ale zwróćmy uwagę, że no, przed pewnymi broniami skapitulować nie możemy. Nie możemy skapitulować przed rakietą, nie możemy też skapitulować przed takim wojskowym, typowym odrzutowcem, bo po prostu nie ma możliwości odwzięcia nas do niewoli. Ale w czasie wojny w Iraku, pierwszej i drugiej, pojawiły się sytuacje, w których żołnierze iraccy próbowali kapitulować przed helikopterami i załogi helikopterów były mocno zorientowane, bo helikopter z racji tego, że jednak ma troszeczkę inną specyfikację, jest ma w stanie długo utrzymywać się w powietrzu, jednak ma możliwość nawiązania takiego zupełnie innego rodzaju kontroli nad daną osobą. Te załogi były zdezorientowane, ponieważ ktoś macha flagą, od nas zależy decyzja, czy to jest cel, czy też nie. Tak naprawdę prawo humanitarne mówi tak. Osoba poddająca się, sygnalizująca wyraźny, jednoznaczny, nie pozostawiający wątpliwości zamiar poddania się, jest już chroniona przed atakiem. No i tu się pojawia pytanie, czy możemy skapitulować przed pojazdem bezzałogowym? Czy możemy wyrazić sygnalizację zamiaru poddania się? I mamy już filmy z Ukrainy, gdzie żołnierze rosyjscy w ramach takiego procesu, w którym oczywiście uczestniczy człowiek, poddają się wojskom ukraińskim. Dron nawiązuje kontakt z żołnierzem rosyjskim. Żołnierz rosyjski, który zachowuje się w taki sposób niewiarołomny, jednoznaczny, pokazuje, podnosi dłonie, opuszcza, rzuca broń, nawiązuje jakąś formę komunikacji z dronem, informuje o, sygnalizuje zamiar poddania się. Żeby oczywiście przeprowadzić ten akt kapitulacji, to oczywiście wziąć do niewoli musi człowiek. A teraz właśnie sytuacja, przejdźmy już do tej rzeczywistości dalszej i wyobraźmy sobie, że to jest dron, który jest sterowany mózgiem, jest sztuczna inteligencja. Ten dron w istocie, na przykład może to być nie tylko pojazd lotniczy, bo ale w kontekście dronów jest to szczególnie, tych latających jest to szczególnie istotne, bo jednak one są w stanie ustanowić taką kontrolę nad człowiekiem, ale może to być także pojazd lądowy, który na przykład przeznaczony jest chociażby no, do prowadzenia walki i nagle ktoś chce się poddać przed takim autonomicznym dronem. No i w mojej ocenie to jest też taki argument, który często jest podnoszony w takich dyskusjach. W ogóle nie przejmujmy się tymi kwestiami, ponieważ będziemy te systemy wykorzystywać w środowiskach ściśle zamkniętych, gdzie są tylko cele wojskowe, gdzie są rakiety, gdzie są samoloty wojskowe i inne rzeczy. Ale ja mówię, dobrze, także wobec kombatantów nie wszystko jest dozwolone. Kombatant musi mieć prawo poddania się. Czy system bezzałogowy, taki autonomiczny, nie ma obowiązku przyjęcia, uznania tego aktu kapitulacji? Moim zdaniem wobec niego można skutecznie zasygnalizować taki akt kapitulacji. On może powiedzieć, dobrze, rzuć broń, ja cię odeskortuję do żołnierzy, którzy wezmą cię do niewoli. Więc to już jest olbrzymie wyzwanie producenckie, olbrzymie wyzwanie przed dowódcami, które rozmieszczają te systemy, żeby uwzględniali możliwość, że być może ktoś chciałby się poddać. To jest jedna z tych kwestii. Drugi element, nie wolno atakować żołnierzy, którzy są ranni. System też powinien mieć zdolność wykrywania ran. Tu też pamiętajmy o takich przewrotnych sytuacjach. Można oczywiście manipulować sytuacjami kapitulacji też ran. Może być na przykład sytuacja, że ktoś próbuje się poddać, będąc kilkaset kilometrów poza liniami wroga. No, wziąć go do niewoli jest trudno, nie zakończy się tego procesu kapitulacji. To też prowadzi do pewnych nadużyć w tej mierze, ale z drugiej strony no, symulowanie kapitulacji jest zbrodnią, bo to jest zbrodnia wiarołomstwa, bo to jest naruszenie dobrej wiary, że to jest kapitulowanie jest sytuacją, której powinno się udzielić ochrony, ale znamy z historii przypadki, gdzie symulowano zamiar poddania się. To jest zbrodnia, ale ta zbrodnia musi mieć wymiar osobisty, czyli wynikiem wiarołomstwa musi być pojmanie, śmierć bądź ranienie przeciwnika. No, wobec drona nie możemy popełnić zbrodni wiarołomstwa wobec systemu autonomicznego w tej mierze, czyli mamy już taką możliwość, że można w bardzo prosty sposób mówić, o, chcę się poddać do drona. Dron mówi, no tak, poddajesz się, ja cię nie zaatakuję, następnie oczywiście tą sytuację wykorzystać i zniszczyć, ale z drugiej strony doprowadzenie tej sytuacji do wyłączenia takich przypadków szczerego poddania się byłoby dla mnie naruszeniem prawa humanitarnego, więc kapitulowanie. Dalej druga sfera. Nadmierne, nie wolno wobec kombatantów stosować środków przynoszących nadmierne obrażenia bądź zbędne cierpienia. Na przykład system autonomiczny może na przykład zamiast strzelić, nie wiem, jednym pociskiem, może na przykład kogoś w swoisty sposób rozstrzelać albo strzelać w taki sposób, żeby zadać danej osobie jakieś cierpienia, nie wiem, strzelać kończyny, strzelać jakieś szczególne punkty ciała i tak dalej. Rozmyślnie oczywiście mówimy o tej sytuacji.
Też ta blokada powinna w jakiś sposób też to uwzględniać, gdzie jest ten limit tego nadawania cierpienia. Oczywiście są podnoszone jeszcze kwestie związane z zasadą rozróżniania. W konflikcie konwencjonalnym, międzynarodowym jest to dość proste, bo podstawowym wskaźnikiem tego możliwości rozróżnienia jest fakt noszenia munduru. Nie jest to aż takie bardzo niewykonalne. Gorzej, jeżeli będzie to konflikt asymetryczny, nie międzynarodowy, tak jakie w sumie były w ostatnich 30 latach, gdzie rozróżnianie między ludnością cywilną a celami wojskowymi jest bardzo trudne, no z uwagi chociażby na brak takiego wyróżniającego się munduru i tak dalej, i tak dalej, więc te konflikty asymetryczne będą wyzwaniem samym sobie. No i na końcu jest coś, co uważa się za najtrudniejszą regułę w praktyce prawa humanitarnego, czyli reguła proporcjonalności. Nie zawsze jest tak, że jeżeli ginie ludność cywilna w wyniku ataku, jest to atak nielegalny. Czasami pewne straty są nieuniknione, natomiast no, zawsze daję taki przykład, nie wiem, sali wykładowej, której jest jeden wykładowca cywilny, 50 generałów. Taki atak byłby proporcjonalny. Jeżeli odwrócimy sytuację, no to mamy atak nieproporcjonalny oczywiście, natomiast to jest bardzo dobre w sytuacjach skrajnych. A co w sytuacji, nie wiem, 20 wojskowych, 30 cywili? I w istocie armie na świecie mają pewne, i tu przeciwnicy, zwolennicy, przeciwnicy mówią, tego się nie da szacować, na pewno nie zrobi tego maszyna, ale zwolennicy mówią, a może maszyna to zrobi lepiej niż człowiek, bo człowiek w istocie armie w sposób taki nieujawniony dokonują szacowania wartości życia ludzkiego, nie wiem, ile warty jest jeden czołg, ile ewentualnie, jaki próg strat towarzyszących możemy zaakceptować. Więc jest to kwestia tylko niestety dość brutalnej matematyki i algorytmu w tej mierze, która w mojej ocenie jednocześnie może być odbierana w swoisty sposób. Przeciwnicy będą to trochę tak jak ja, osoba, która z pewną mimo wszystko rezerwą odnoszę się do tych systemów autonomicznych, bo jednak dostrzegam pewne takie konkretne zagrożenia związane z tym, że jednak te środki muszą być poddane pewnej kontroli, ale też zwolenników, którzy mówią, że to nie będzie wcale takie wykonalne, że ten człowiek jednak zawsze będzie w jakiś sposób odpowiadał i dopóki się nie zrealizuje ten scenariusz taki abstrakcyjny, o którym ja mówię, idealnej autonomiczności, to nie mamy się generalnie o czym martwić. Tak, jak mogę w tym kontekście postawić już chyba ostatnie pytanie, ale ono takie będzie najbardziej wybiegające w przyszłość, bo wspomniałeś o tym, że rozpowszechnienie się autonomicznych środków walki, proces robotyzacji może doprowadzić do tego, że nie będziemy mieli sytuacji, kiedy sztuczna inteligencja styka się z człowiekiem na polu walki, na przykład, że ma podjąć decyzję, czy człowieka wyeliminować, czy nie, czy przyjąć kapitulację, czy nie, tylko może dojść w jakiejś przyszłości do sytuacji, że te systemy autonomiczne będą ze sobą walczyć samodzielnie, że tak naprawdę człowiek będzie miał albo rolę decydenta, albo rolę operatora, ale fizycznie nie będzie zaangażowany w walkę. I tutaj powstaje pytanie, czy dzisiejszy kształt prawa międzynarodowego w ogóle przewiduje taką kategorię, że państwa mogą walczyć ze sobą, nie używając jako siły zbrojnych ludzi, tylko tak naprawdę walczyć nawet w tej fizycznej przestrzeni, niszczyć sobie nawzajem infrastrukturę, ale tak naprawdę w sytuacji, w której nie będzie ofiar w ludziach. I co w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, o nazwijmy to pewne rekompensaty, jeżeli chodzi o zniszczenia? Czy tutaj również prawo międzynarodowe na ten moment coś reguluje, albo inaczej, czy jest to przestrzeń, która tak naprawdę będzie wymagała też do jakiegoś doregulowania, no żeby nie stanowić pewien obszar kompletnie niezagospodarowany? Tak, to jest świetne pytanie, czy prawo międzynarodowe wymaga, że jeżeli państwo zdecyduje się na użycie siły, chociaż trzeba pamiętać o tym, że oczywiście w stosunkach współczesnych użycie siły jest co do zasady nielegalne, chyba że są takie wąskie przypadki na gruncie Karty Narodów Zjednoczonych, czyli samoobrona, czy też akcja autoryzowana przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, czyli dla szczególne działanie na podstawie rozdziału 7 Karty Narodów Zjednoczonych, ale powiem szczerze, że to jest tak ciekawe pytanie, próbując na nie odpowiedzieć, wydaje mi się, że nie ma nakazu, żeby konflikty prowadzili ludzie, żeby jeżeli państwa decydują się na prowadzenie działań zbrojnych, żeby wyłącznie ludzie prowadziły te działania. To znaczy zapewne obraz prawa międzynarodowego jest taki, że skoro siły zbrojne są organem państwa, no to pewno nie da się całkowicie wyeliminować komponentu ludzkiego
z sił zbrojnych jako takich, ale patrzymy również na to trochę bezosobowo. Patrzymy na organ państwa, jakim są siły zbrojne, za które odpowiada działania międzynarodowo państwo jako takie, bo państwo odpowiada oczywiście za działania swoich sił zbrojnych w tej mierze. Ale wydaje mi się, że nie ma nakazu w prawie międzynarodowym, żeby wojnę toczyli tylko i wyłącznie ludzie w tej mierze. Raczej będziemy zbliżać do tego, żeby wojnę toczyło coś, no i tu możemy zastanawiać się coś, nad czym kontrolę powinni mieć ludzie w tej mierze. No i zbliżamy się chyba do takiego scenariusza, jaki wiele osób być może by chciało i postulowało, czyli wojny robotów z robotami, co jest też samo w sobie bardzo niebezpieczne, bo zwróćmy uwagę, że państwa mogą w ten sposób znacznie częściej decydować się na użycie siły w stosunkach międzynarodowych, bo jednak takim ostatecznym środkiem hamulcowym, jednak mi się wydaje, że to, co powstrzymuje czy dyktatorów, czy różnego rodzaju no, w pewnym sensie reżimy jakieś autorytarne, totalitarne przed użyciem siły wobec innego państwa, to jednak jest ten koszt ludzki, który może się pojawić. Nawet w takich skrajnych systemach jednak ten koszt ludzki musi się pojawiać. Ten koszt ludzki, zwróćmy uwagę, jest bardzo wysoki dla demokracji, a zwróćmy uwagę, że wyeliminowanie tego w ogóle jakiegokolwiek ryzyka strat osobowych dla demokracji może powodować, że być może nawet demokracje będą znacznie bardziej skłonne do tego, żeby używać broni w stosunkach międzynarodowych. No mówię tutaj z punktu widzenia czysto strategicznego, bo oczywiście prawniczo patrząc, nie powinno się używać siły, nie powinno się rozstrzygać sporów drogą wojenną. Niemniej to się dzieje. Wojna jest pewnym faktem i na tym tle dobrze, że jest międzynarodowe prawo humanitarne, które w pewnym sensie będzie zawsze działało, będzie działało i zawsze będzie działać. W takim kontekście właśnie wojny na Ukrainie pojawia się wiele pytań w kontekście właśnie międzynarodowego prawa humanitarnego. Ja pamiętam, że jak na początku też komentowałem ten konflikt na samym początku, to z wielką krytyką, co ja to rozumiem całkowicie, na przykład spotkały się tezy, pamiętam, że zwróciłem uwagę, że żołnierze rosyjscy też są chronieni konwencjami genewskimi, mimo że są członkami armii agresywnej, bo właśnie międzynarodowe prawo humanitarne nie rozróżnia, kto jest obrońcą, a kto jest agresorem. Wydaje mi się, że my doskonale wiemy, kto jest dobry, a kto zły w wojnie na Ukrainie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że są konflikty, w których nie wiemy, kto jest dobry, a kto zły. Dwa przykłady podam, konflikt palestyńsko-izraelski, czy konflikt Armenii-Azerbejdżanu. Wydaje mi się, że każdy będzie miał inną opinię, które okoliczności mówią, że kto jest tym przysłowiową dobrą stroną, a którą nie. A tym, czy konflikt w Sudanie, kto ma rację w konflikcie w Sudanie. A prawo humanitarne nie zadaje tych pytań, po prostu natychmiast obowiązuje z chwilą zaistnienia stanu konfliktu zbrojnego. Jest to wielka siła prawa humanitarnego. Więc w tej mierze warto na to właśnie też zwrócić uwagę, że pomimo tych zastrzeżeń, jakie mamy względem prawa humanitarnego, to jednak też nawet ta dzisiejsza dyskusja pokazuje, że jednak nie możemy całkowicie go ignorować. Ignorowanie go powoduje określone konsekwencje i skutki, które nawet są odczuwalne przez Rosję, nawet odczuwalne przez prezydenta Władimira Putina, który nie wiadomo, czy pojedzie na szczyt grupy BRICS do południowej Afryki, czy nie. Musi się ciągle zastanawiać, czy aresztują mnie, czy nie aresztują. Aresztują mnie, czy nie aresztują. Mogę tam jechać, czy nie, kto tam będzie i tak dalej. Czyli jak widzimy, ma to pewne konsekwencje, chociaż nie należy ukrywać, że oczywiście w jakimś stopniu niewielkie. Natomiast tego, co się mogę jednak obawiać, to jednak to, że profileracja dronów na szeroką skalę może obniżyć próg, ten społeczny próg wejścia do wojny. I ten społeczny próg wejścia do wojny, ten ludzki koszt, kiedy przestanie być w ogóle kosztem jako takim, może sprawiać, że państwa będą zdecydowanie częściej sięgały do użycia broni, do użycia siły zbrojnej, co jest w pewnym sensie alarmujące, ale wydaje mi się, że nie będziemy, tak, technologia jest też coraz tańsza i też wydaje mi się, że ona będzie coraz bardziej dostępna. To chyba też nie jest technologia już zastrzeżona tylko i wyłącznie dla państw najbardziej rozwiniętych. Zwróćmy uwagę, jest Iran, tak? No co prawda drony irańskie, amunicja krążąca, to też jest w ogóle zagadnienie, bo amunicja drążąca jest gdzieś pomiędzy bronią a statkiem powietrznym. Ja się bardzo zastanawiam, jaki to ma status, bo amunicja krążąca jako taka też jest w pewnym sensie, może być problematyczna w pewnym zakresie, ale zwróćmy uwagę na Iran. Państwo obłożone sankcjami jest jednak w stanie wyprodukować całkiem skuteczną broń i jak widzimy, nie trzeba mieć dostępu do najnowszej technologii, żeby tą broń posiadać, stąd też wydaje mi się, że profileracja jest bardzo prawdopodobna. Ten aspekt usunięcia kosztu ludzkiego i emocji jest bardzo atrakcyjny dla państw. Niestety i niestety przy pewnych moich zastrzeżeniach i wątpliwościach ta technologia na pewno będzie się rozwijała.
No i rola tych nowych technologii w wojnie będzie rosła tylko i będzie to stawiało nowe wyzwania i przed prawem humanitarnym, i w ogóle przed społecznością ogólnoludzką, bo tak jak zauważyłeś, co warto podkreślać, no międzynarodowe prawo humanitarne to jest pewien dorobek ogólnoludzkiej cywilizacji i faktycznie no, zmienia, mimo wszystko wpływa na rzeczywistość samym faktem, że jest. Dziękuję Ci za tą uwagę, która wydaje mi się, ja przyznam, że ja nie myślałem w taki sposób, za tą uwagę dotyczącą zmiany możliwego kosztu wejścia do wojny w przypadku, jeżeli te środki autonomiczne i nowe technologie z obszaru sztucznej inteligencji staną się jeszcze tańsze, jeszcze powszechniejsze, jeszcze efektywniejsze. I to rzeczywiście w kontekście państw demokratycznych, które no, no, zwykle uważane są za najrzadziej prowadzące konflikty, przynajmniej na pewno między sobą, to może być rewolucja, której no, świtu teraz jeszcze nie dostrzegamy. Drodzy Państwo, naszym gościem był dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszamy do dzielenia się tym materiałem, do subskrybowania naszego kanału, do komentowania go na YouTubie i na innych portalach tego typu. Mateuszu, a ja Tobie jeszcze raz dziękuję za kolejną wizytę, mam nadzieję nie ostatnią na naszym kanale. Dziękuję bardzo za zaproszenie.